Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie rozpakowanie paczuszki, w której jest wyświetlacz do Endera trójki. Jak niektórzy z Was wiedzą, to mój wyświetlacz padł przez zabawę z płytą główną od innego Endera. No i co? Kupiono na OLX-ie 60 zł. Powiem Wam, że na AliExpressie można te wyświetlacze kupić już chyba za 30 tam kilka złotych, plus wysyłka oczywiście. No ale wiadomo, czeka się miesiąc czasu, także lokalnie dobra cena, myślę. Sprawdzimy sobie go, porównamy ze starym wyświetlaczem, no i zobaczymy, czy on będzie działał. Także jeszcze na chwilę przyniosę stary wyświetlacz, pokażę Wam. Słuchajcie, tu jest stary wyświetlacz, ja już sobie powylutowałem encoder, głośniczek, bo i tak tutaj już się do niczego to nie nada. Ewentualnie jeszcze tam są jakieś elementy typu rezystorki, kondensatory, chociaż kondensatory, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy są w 100% sprawne tak naprawdę. Nie mam nigdzie schematu do tej płytki, żeby chociaż wiedzieć, jakie są tutaj wartości tych kondensatorów. No i co? I mamy model ENH12864Z1. Trzy złącza, pod które podłączałem wyświetlacz, to było EXP3. EXP3. Także rozpakowuję sobie tą paczuszkę i zobaczymy, jak wygląda wyświetlacz z OLX-a. Dobra, już otwarłem sobie. Widać, że tutaj zapakowane w opertkę bąbelkową, czy folię bąbelkową. Wyciągnijmy ten wyświetlacz. No i sobie go rozpakujmy. Dobra. Jest. Słuchajcie, widać, że jest wyświetlacz. Tylko muszę. O, nawet z taśmą. Tylko muszę wyciągnąć go z tej torebki. Słuchajcie, zobaczcie, folia na wyświetlaczu jest jeszcze. Enkoderek. Tak samo jak w starym. Tutaj oczywiście zalepione są te pola lutownicze. Podejrzewam dlatego, że żeby nie było żadnego przebicia gdzieś tutaj na jakieś tam ścieżki, bo z tego co czytałem, niektórzy mieli takie problemy, że jak montowali wyświetlacz do obudowy, to działo się coś z wyświetlaczem i wtedy mówili, żeby dawać podkładki pod te śruby dwie, które montują tą metalową obudowę do ramy drukarki. No i to by mogło się zgadzać, że jakieś było przebicie. No i zobaczmy sobie drugą stronę. Zobaczcie, tu mamy, przepraszam, tu mamy dwie takie różne wersje. Tu jest 12864Z2 10, a tutaj moja jest troszeczkę inna, ale chyba w zasadzie to powinno być to samo. Też 3 złącza, XP1, Experience 2, Experience 3. Doświadczenie jakieś, nie? Experience. Dobra, słuchajcie, podłączam go pod drukarkę. Słuchajcie, dwa kable. Wow, dwa kabelki do tego przydadzą się, bo mam pewien pomysł, żeby sobie jeszcze kupić płytę do Endera, tą, co mam dokładnie w drukarce, i sobie na niej eksperymentować z firmwarem, z wgrywaniem na przykład jakichś tam, kurde, zmodyfikowanych różnych rzeczy, no i taką nauką, żeby po prostu tą kompilację poznać naprawdę bardzo dobrze. Tutaj też kabelek widzę fajny, troszeczkę krótszy. A to są krótkie kabelki, bardzo krótkie. Dobra, idę go podłączam pod drukarkę, włączam drukareczkę i zobaczymy, czy on się włączy. Dobra, słuchajcie, ekran już jest podpięty do drukarki. Ja sobie go położę tutaj na macie. Okej, okay, nic nie przeszkadza. Włączam drukarkę przyciskiem. Uwaga, patrzymy, co się będzie działo. Jest, działa! Hurra! Uhu! Merlin 2.1. Zarąbiście. Dobra. Pozycja zerowa. Dla ciebie obniżamy ceny. Na przykład zestaw szafka z umywalką w dwóch kolorach już za 384. Kres szkliwiony Otis za 49,97 za metr kwadratowy. A zestaw podtynkowy Grohe za 9,99.
sobie ustawię pozycję zerową. Dobra, pozycja zerowa osiągnięta. Działa świetnie, zaje fajnie. Cieszę się jak cholera. Także idę mu napiszę, że dostałem wyświetlacz. Włączam drukareczkę. Jestem mega happy. Pozdro, trzymaj się.